Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, moi drodzy, kolejny odcinek ze Szwecji. Aktualnie będziemy starali się utrzymać sojusz z Węgrami i z Polakami. Może w jakimś stopniu pomogą nam, jeżeli będzie chodziło o wojnę z Moskwą, gdyż sądzę, że gdyby Moskwa mi wypowiedziała wojnę, no to raczej by odpowiedzieli, raczej, to jeszcze nie wiadomo. Tych state'ów na razie robię, nie robię, bo mi się jeszcze nie opłaca. No i aktualnie po prostu siedzimy na dupie i staramy się przetrwać. Kazaliście mi boostować Dallas Kogan, bardzo dużo fajnych komentarzy. Czy mogę tutaj zwiększyć autonomię, czy ja już tu zwiększałem autonomię? Już zwiększałem. Send him to Rome, czy he will... Dobra, weźmy Papala, trochę influenza, może go jakoś użyjemy. Za niedługo nam tam wyskoczy bunt, więc warto by było po prostu nasze armie gdzieś trzymać w okolicy. Oczywiście żaden z tych terenów nie jest odpowiedni. Ja bym z chęcią ruszył na wojnę z Livonianem, lecz sądzę, że Teutonic Order, który by nie przyjął teraz wezwania... Wow. Szkocja by przyjęła za to. Szkocja. Czy Szkocja jest zajęta? Jest. Czy macie trusa z Francją? Nie. Czy Francja może wam wypowiedzieć wojnę? Tak. No le galère. A jakbyśmy Royal Marriage'a strzelili z tobą? Jakby nam Unia pod Francję weszła, to by było świetnie. Okej, okay, a propos idei, pisaliście dużo komentarzy. Jakie idee powinienem wybierać? Ja patrzyłem, że mamy Yearly Legitimacy, tutaj mamy oczywiście Dyscyplinę, Kawalerię, Manpower, coś tam, Speed, Goods, Products i tak dalej. Ja się zastanawiałem nad takim setupem. Pierwsze ekonomiczne definitywnie dla mnie, ja bym wybierał ekonomiczne. Później oczywiście Quality, później bym poszedł w innowacyjne albo nawet w trade'y, tak szczerze, żeby ten Bałtyk tutaj ten. No i kazaliście mi robić flotę handlową, no wszystko ładnie, wszystko pięknie, moi drodzy, tylko kto, kogo będzie stać na utrzymanie tej floty handlowej? Tym jest problem. Ja muszę jeszcze nadganiać technologię administracyjną, żeby wybrać w ogóle pierwszą ideę, to będzie w ogóle wprowadzenie renesansu, to będzie dla mnie mega duży ból. Coś możemy powiększyć? Powiększę, od razu ruszę na kolejną militarkę i tutaj sobie wezmę Man at Arms i po prostu jeszcze chwilę poczekam, zobaczymy, czy ten Teutonic dołączy do wojny przeciwko mnie. Prawdopodobnie teraz tak? Nie dołączy. Dlaczego? Bo macie depta i bardzo dobrze. Zjadłem sobie troszeczkę rygi, zjadłem troszeczkę tego, mam 18 tych, bunt mi wybuchnie na północy. Wiecie co? Na początku chciałbym stłamsić bunt, który wybuchnie w tej koli. Tutaj Unrest raczej opadać... Nie, Unrest opada, ale bunt jebnie, prawda? Tak mi się wydaje, że bunt pierdzielnie. Chociaż fajnie było, gdyby ten Unrest naprawdę opadał. Znowu tracimy pieniądze administracyjne, prestiż. Weźmy to, niech rośnie. Legitimacy mamy bardzo niskie. Mamy Royal Marriage porobione. Kazaliście mi prowadzić wojnę na speed 3, maksymalnie 4. Tego będę starał się trzymać. Może się nauczę wreszcie. 5-1-2 nie jest źle. Jako ten, chociaż nasze Diplo ucierpi, ale no, Diplo dużo nie będziemy brać. Żadnych idei na razie. I okej, okay, dobra. Nie wiem, czy ten bunt strzeli w końcu, czy nie, bo chciałbym go po prostu wybić, jakby wybuchnie. 1.8 w tej koli. Dobra, trudno. Kto nie ryzykuje, ten Bałtykiem nie rządzi, moi drodzy. Będziemy mieli wojnę ze Szkocją. To jest idealny moment dla po prostu... czekajcie, wy macie wojnę z Kazaniem, Uzbekiem i Krymem. Dobra. Skorzystajmy z tego. Wypowiedzmy wojnę. Może Szkocja się po prostu znudzi. Weźmy sobie nowego nasacza Koacha oczywiście, bo tutaj on ma tutaj boosty do Siege'a, więc to by było zbrodnią po prostu go nie wybrać. I teraz tak. D. I tu jest 6 dywizji, które oblega, tak? Dobra, wycofam sobie ciebie. Aha, stań sobie tutaj. Wybiorę sobie ciebie, wezmę sobie ciebie tu. Tu dam nowego nosacza Kałacha, tak? Dobra, tylko muszę okupować tą prowincję. Cyk. Damy nowego nosacza Kałacha, cyk. I nowy nosacz Kałacha leci tu, a tutaj zostanie ten mój Nie, nowy nosacz, dlaczego nie lecisz? Leć. A w tej głównej armii zostanie ten pan. Dobra, widzicie, znowu piątka. Merchantalizm czy Diplopower i Loyalty? Weźmy Diplopower i Loyalty. Na razie. Na razie oni mają większą flotę ode mnie, więc ja nawet nie mam podjazdu. Niech tutaj sobie, tutaj okupujmy sobie te. Tutaj na przykład nie wejdę. Te 11 statków mógłbym wystawić już do walki, ale są transportowcy, oni tu mają... Oni mają dopiero flotę handlową. Tutaj mają 5 galer. Ile ja mam galer? 4. No to nie byłbym w stanie z nimi walczyć. Będziemy stawiać tą flotę handlową już niedługo. Będę stawiał te statki, bo to chyba te są do handlu, nie? Lightshipy i 0.04 per month, no to na przykład postawimy ich 10 i będziemy starali się całkowicie zdominować i na przykład będziemy piracić handel angielski. Tak jak na przykład robił to Lucas z serii przeciwko mnie. Nie wiem, czy to mi coś da, ale no mam nadzieję, że da mi to dosyć dużo. Zrobimy to, bo tak będzie trzeba po prostu zrobić.
Hamburglersów w Sztokholmie nie mogę nic stawić, no bo to oczywiście moja stolica. Tutaj jeszcze nic nie wybrałem z tych doktryn, ale oczywiście teraz możemy mieć na piątce, no bo wiecie, nic się nie dzieje. Ja Szkocję wymęczę na tyle Warek Zoszyn, tyle po prostu Call for Peace, że ona mi spisuje sama. Dobra, tutaj wyślemy te dywizje z Siegem, tą armię z Siegem oczywiście. I możecie oblegać, oczywiście, że możecie, więc was zostawimy w ten sposób. Ty byś mógł wejść na południe? Oczywiście, że możesz. Zaraz zobaczymy, czy możemy wejść na Rygę. Tu mamy 11 dywizji naszych. Mogę wejść na Rygę, tu jest 10. Jeżeli dosłaliby im posiłki, no to problem. Czy mam jakiś wolny force limit? 10 tysięcy manpowera, 18-24, nasza pierwsza technologia administracyjna. 18-24, czyli mogę tu coś jeszcze postawić, tak? No to postawmy, dajmy na to 11, raz, 2, 3, dajmy na to 4, nie? Zróbmy to w ten sposób, niech to się szybko zrekrutuje. Mam nadzieję, że tu Szkocji nie ma. Nie ma, ale już widzę szkockie statki, więc... No co tu się będzie po prostu działo. Zaraz sobie te dywizje wszystkie złapiemy, cyk, i wyślemy tutaj do tej jedenastki. Później nie będziemy opłacać oczywiście armii. Cały czas utrzymuję tutaj automatycznie tym dyplomatom, moi drodzy, bardzo dobre relacje. Moskwa skończyła już swoją wojnę, więc my za niedługo też będziemy musieli kończyć swoją. Tą piętnastkę oczywiście teraz biorę i wysyłam do ataku. Poprę ją tą siódemką. Oczywiście, tutaj powinno być szybkie unicestwienie. Mamy technologię militarną wyżej od nich. Super, dobra. Teraz tak, weźmy tą czternastkę większą, wycofajmy ją. Tutaj może oblegać 9, tu jest tylko 5, dobra. Ja bym ci mógł tu coś zostawić. Zostań, nie wiem. Weźmy jeden kawalery, zostawmy. Dobra, czy tutaj nosarz został? Chyba tak, chyba został, dobra. Staniemy sobie tutaj, będziemy dalej oblegać. Tu potrzeba 9, tak? No to dobra, już mamy ponad, okej. Okay. Pierwszy spisujemy z Rygą, od razu ją cykniemy, wiecie, ciach. Dla mnie. Kurde, bardzo żałuję, że nie mogę wybrać idei, ale mogę od Clergy Demand Administrative Power 6 Support. Okej, okay, dostaliście i 50 jest, tak? Bo nie ma influenza dużego. No nie opłaca mi się tego marnować teraz. Fuck. Szkoda trochę. Dobra, zobaczymy, czy sobie dacie radę. Tu jest 10-1, tu jest 9-2. Tutaj za niedługo zrobimy kolejną tą. 600 manpowera, dziękuję bardzo. Dlaczego tu jest nowy nosaczkoła? Ha, nie rozumiem. Mam nadzieję, że kiedyś się dowiem. To wycofamy. No manpowera mamy bardzo mało, ale mamy dobrych sojuszników. Z Austrią by nam się przydał sojusz, ale Austria nienawidzi Pepików, Francji i Osmanów. Czy Polska nienawidzi Austrii? Nie. Nawet chyba żyją w dobrych relacjach z tą Austrią, zobaczymy. My musimy za wszelką cenę szukać po prostu wszędzie sojusznika. Dobra, Ryga musi upaść. Ryga needs to fall. My musimy zająć tą wyspę. Nawet jak nie uda nam się jej zająć, to musimy ją wziąć za wszelką cenę, bo to jest też ważna wyspa, jeżeli chodzi o handel. Ryga też jest ważna. Zobaczcie tutaj w tym trade node moim, że Ryga też tu ma jakieś coś do powiedzenia. Lubeka, Ryga ma 6%, więc to jest 6% zawsze dodatkowe dla mnie. Weźmy, to jest Litwa, to jest Litwa, to jest ich ostatnia osada, ostatni bastion, ta? Dobra, wybierzmy z tobą Pisa i wybierzmy pieniądze. Nie chcesz, dlaczego? Bo jest w wojnie Szkocja. Szkocja, ja bym z tobą z chęcią spisował, ale nie chcę tego robić, jak tu... Kurde, Szkocja! Ajajaj, jak ja bym... Kurde, mol. Francuz, rusz no na wojnę z Anglią i wciągnij Szkocję, to se spisuje. Bez problemu. Dobra, manpowera nie powinienem aktualnie tracić. Livonian chce mi coś zaoferować, ale pisując z Livonianem nie spisuję z Rygą. Więc, o, super, dobra, takie coś biorę, nic więcej nie mam. Buntownicy wyskoczyli, świetnie, pobijecie ich? Prawie. Dobra, zrobimy to na takiej zasadzie, że weźmiemy to, to i to. Okej, okay. Weźmiemy tą fortecę. Gdzie tu jest korzystniejszy teren? Woods... No powiem tak, weźmy pęgę od nich definitywnie, Szkoci się nie zgodzicie się na White'a, nie, oczywiście, że nie. Dobra, czyli kasy od was nie wezmę. Mógłbym wziąć od was, mógłbym was całych nawet praktycznie wchłonąć, ale zostawię wam chyba jedną prowincję. Wiecie co, wybiorę to over kasę, nie? Zobaczmy Aggressive Expansion, czy ktoś może wejść w koalicję. Dania mnie nie cierpi, Litwa mnie nie cierpi, Polska mnie nie cierpi, Pewiki mnie nie cierpią. Chyba nie sprawdziłem agresywnej ekspansji, wiecie, i to mnie może tutaj aktualnie zabić. Wy mnie nie tyle, co nie lubicie, ale... Dobra, czekaj, zrób to tak. Spłacimy oczywiście teraz korupcję, co nie. Podzielimy was. To jest flota po prostu trade'owa, czyli... Znaczy trade'owa, ty jesteś po prostu gościem od tego. Czekaj, pauza. Weź to. C
coś mogę tu zrobić. High income, dobra, weźmy. Nie wiem dlaczego, ale to wybiorę. Zmobolujmy cię tutaj, jak jesteś tylko i wyłącznie transportowcem. Tu masz galery i ten, weź galery mi stąd zabierz na pewno. Galery lecą tutaj. Weź nie mobboluj. Weź tu i teraz się zmobboluj. I ty jesteś moją flotą handlową, ty będziesz, tak? Więc budujmy po prostu flotę handlową aktualnie. Ile tych statków mogę nastawiać? Nastawiam... No, bardzo dużo. Nie, tutaj definitywnie nie. Tu tak, tu tak, tak, tu tak. Okej, okay, na początek sądzę, że to powinno wystarczyć. Jeżeli nie wystarcza, no to po prostu mi napiszcie o tym, to postaram się zbudować większą. No i aktualnie będziemy korowanko robić, moi drodzy, z całej siły, tutaj siły administracyjnej. Klerdzy zyskali influence? Nie. Dotacja też nic nie da. Forty bym jakoś wypieprzył, wiecie, bo forty, którymi się będę bronił, no to Wiborg to na pewno, bo tu są takie potężne łódzy, że ja pierdzielę. Tutaj zostaniemy w Abo, wywalimy ten fort i ja bym wybudował gdzieś tutaj fort, nie, żeby oni, czekajcie, czy on będzie mógł przejść, jak to mapa fortów, ta, no to Wiborg osłania to i to, no to w takim razie tu musiałbym fort postawić, z tego co widzę. I tutaj są fajne łódzy do obrony, chyba, nie wiem, czy dobrze kombinuję, prowadźcie mnie, proszę was, za rękę, bo naprawdę nie wiem, czy dobrze kombinuję, na zapas nie nagrywam, wszystko czytam, więc możecie działać. Wyrzucę stąd forta, nie wiem, czy to mi się po prostu opłaca, ale wolę, niech zostanie tutaj jeden. No i zobaczymy, czekajcie, tutaj Nowogród zostanie na pewno pochłonięty, ja tego już jeść nie będę na razie. Nowogród to nie jest w ogóle na razie mój target, moim targetem jest handel bałtycki, tylko i wyłącznie. Oni mają tutaj potężną flotę, oni mają tutaj 6 statków tych i 8 transportowców. Dobra, zaraz się to powystawia, zobaczymy. Pieniążki rosną, dobra, tu bym walnął forta, co? White Karelia. White Karelia powinna mi to pokryć. Czekajcie, jeszcze raz. Wiborg kryje dotąd. No to w White Karelii kolejny fort. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, po prostu mi dajcie... Nie mogę, dlaczego? 181 dukatów. Dobra, będziemy czekać. Accept demands, trudno. Dobra, kolejne bunty. Gdzie? Czy to znowu ta kola? Znowu kola. Unrest na poziomie 1. Okay. Tragedii nie ma. Autonomii nie zwiększę, 1.6. No jak wybuchną, to wybuchną, trudno. Nie trenuję moich armii, bo wiem, że będę walczył zaraz z buntownikami, tylko to po prostu okoruje wszystko i będzie dobrze. Koalicja nie powstała przeciwko mnie, więc jestem bardzo po prostu z tego powodu szczęśliwy. Storm Improvement Relations, Nobility niech będzie. Polska. Co planuje zrobić Polska? Polska ma Unię pod Litwą i nic. Tutaj Orda bije tych, Moskwa bije Nowogród. Moskwa zje Nowogród i Moskwa będzie chciała mi wpieprzyć. To mogę powiedzieć na 100%. Róż. Jaki ty masz, bracie, force limit? No powiem tak, nieduży. Dobrze, że ci goście z Koli wybuchnęli. Wreszcie będę mógł mieć tutaj święty spokój. Weźmy te floty, bo to są tylko handlówki, nie? Weźmy je, zgromadźmy w jednym miejscu. Okej, okay, dobra. I sobie ich jakoś po prostu podzielę, nie? Że piątka będzie robiła tak. Go home at war na Baltic Sea, co nie? Będziecie ten. Okej, wasza trójka będzie, nie wiem, Hunt Pirates... Nie, piracić, tak? Czyli... Pirateer. Czekajcie, mogę piratować Baltic Sea. English Channel. Mało. Lubekę spiratujesz mi, przyjacielu. I ty też mi będziesz piratował Lubekę. Cyk. Zobaczymy, jaki będzie tego po prostu, jaki będzie wynik, co mi to da, nie? I nie wiem, czy tutaj też nie ma za dużo statków do ochrony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Battle of Cola został zrobiony, super. Claims Fabricated. Ktoś na mnie claimy zrobił. Dlaczego nie mam tutaj dostępne, kto na mnie sklejmował, co i jak? Ja bym to naprawdę wiedzieć. Dobra, dukaty spadają, reforma powstała. Dlaczego dukaty lecą na łeb na szyję? Nie wiem. Za niedługo będziemy mogli zmienić wiarę. Ja czekam na 1500 rok tylko i wyłącznie po to. Czekajcie, Brandenburgia chce ze mną soja. Czy ty lubisz Polaków? Ty lubisz Austrię, ty lubisz Mecklenburgię. Do Polaki będziesz miał pretensje, chyba jakieś terytoria, nie? Oczywiście, to jest Teuton, tu jest okej, okay, nieważne. Do Polaków będziesz miał pretensje. Czy ja bym chciał tu wysłać Spy Networka? Niech będzie. Może flotą handlową coś pogromimy tutaj. Kazaliście mi boostować też Dallas Cogan. Tak, żebym boostował to punktami tylko i wyłącznie dyplomatycznymi. No okej, okay. No to dajmy na to, weźmy... Boostujmy to dwa razy. Adminów nie chcę używać ani na razie tych. Chociaż te mogę użyć, nie? Tutaj troszeczkę manpowera dostanę. They have a point, czyli wypukaliśmy z ciebie z tych punktów. O Jezus, ten renesans to jest... To będzie naprawdę tragedia tutaj u mnie, bo to rośnie 0,23.
Czy Dania już wprowadziła ten renesans? Też nie. Polska to samo. Pepiki już mają, co będzie miała zaraz Brandenburgię. No cóż, musimy poczekać, musimy troszeczkę te punkty pochomikować. Ten fort w Rewalu od razu wywalam. Jest taki trik na ruskich, że można ich wpuścić w maliny po prostu. W Zrygi też wywalam fort. Że można ich wpuścić w maliny i zbudować fort w Oselu. I to podobno dużo daje. Trade'a postawię tutaj. Okej, niech będzie. Kurde, forty pousuwałem i nie mam za co ich teraz budować. No to naprawdę był świetny pomysł, Kałach. Okej, wybuchła bomba, że tak powiem, to już powstanie. Dobra, tutaj mi siądą separatyści, rozumiem. Oczywiście, że to pokonam, to tylko buntownicy. Kolejny bunt, gdzie mi siądzie? Nowogrondian, naprawdę, czy Nowogród się musi tak denerwować? Rygian separatist, ja pierdzielę. Czemu wszyscy są tacy zdenerwowani, gdy się ich podbija? Bo powinni się przyzwyczaić do tego, że będą pod panowaniem panów, szwedzkich panów po prostu i tyle. Moskwa będzie na mnie czekać, oni będą na mnie czekać, oni będą chcieli mnie pokonać. Jestem o tym świetnie przekonany, bo oni mnie traktują jako rywala i oni mają po prostu tutaj na mnie też klejmy. Kolejny bunt, no to pięknie. 18 tysięcy. Powiem wam tak, jeżeli ja to przetrwam, to będzie świetnie. Jeszcze Nosacz mnie opuścił. Nosacz, jak mogłeś? Stary, ja cię ufałem, nie? Naprawdę, ja ci ufałem. No to nazwijmy go teraz postać drugim. Dajmy Danio. Danio możecie kojarzyć z Wojny Wizji. Danio ma bardzo dużo w szok i dwa Siege'a, ty. Czyżby Danio był lepszy od Nosacza Kałacha? Naprawdę nie wiem. Zobaczymy. W Rydze jest potężny bunt. Leć do Rygi. Ile w tej Rydze chce mi powstać? Stabilność i loose inflation, czy trzy inflacji. No to w sumie powiem wam tak, szczerze mi to wyjdzie praktycznie na to samo. Dobra, weź mi to, nie wiem. Po prostu wybrałem taką opcję. W Rydze mi jebnie prawdopodobnie 10k, to mam 12, więc okej. Okay. Coś znowu Danish Separatist będą mi tam robić zadymkę i Livonian. Okej, Livland. I tutaj by był bunt. Dobra, to poczekamy po prostu. Teraz spróbujemy jak najszybciej zdobyć te po prostu punkty, wiecie. Jak najszybciej zrobić, czekajcie, Galley Combat Ability, okej, bo będziemy w przyszłości tego potrzebować, więc sobie to wybierzmy. 6 dukatów dziennie, naprawdę? Taxation, Production, Trade, Spoils of War? Wow, jestem podjarany. A, bo ja mam teraz więcej na Bałtyku, bo ja Rygę wyeliminowałem. A, kurde, mam ponad 38%. Jakbym Teutona jebnął, to już by był koniec. Bo ja bym był tu full dominantą na tym Bałtyku. Manpower niech się ładuje. Powoli, bo powoli, ale niech się chłopak ładuje. Musimy poszukać nowego sojusznika, którego lubi Polska. Polska lubi Mecklenburgię. Węgry lubią wszystko. Kto lubi Węgry? To bardzo lubi Węgry. Węgry, Polska, Szkocja mnie lubi. A byliśmy ze sobą w wojnie, a i tak moglibyśmy mieć sojusz. To jest śmieszne, po prostu śmieszne w tej grze. Verden, Austria mnie nawet, Brandenburgia mnie lubi. Jakbym poprawił relacje z Austrią, to dałbym radę mieć soja. Ale nie wiem, czy oni zbytnio Polaków nienawidzą, wiecie? Ale Austria jako cesarz by mi chyba w wojnie nie pomogła, nie? Tak mi się wydaje. Austria zrywalowała Bohemię. W Bohemii są bunty. W Berlinie już jest renesans. W Berlinie jeszcze nie ma renesansu. Tu jeszcze nawet nie ma renesansu, więc... No powiem tak, to będzie bardzo duży problem. Polska prawdopodobnie stolica już w Warszawie. Teraz czekamy, żeby obronić po prostu naszych ziem. W Rydze wybuchną, jestem o tym przekonany. Danish separatyści spadają, świetnie. Just Koszyn, okej. Okay. Livoniańscy separatyści w Livlandzie powstaną. Mógłbym podnieść autonomię, ale nie chcę tego robić. Patrzcie, mogę 20% droższą wybrać technologię za 700 punktów administracyjnych, a nie chcę tego robić, szczerze. Tutaj 0,22. Powiem tak, już wolę dwa razy zboostować. I dwa razy zboostować. I jeszcze mogę dwa razy zboostować. Dobra, czyli poboostowałem trochę Sztokholm. Może uda nam się wprowadzić jakoś szybko ten renesans. Zobaczymy, to będzie na pewno bardzo kosztowne. Muszę pamiętać o tym... O, w Rydze wybuchł bunt, jak tutaj nam idzie. 3, 2, 3, 7, 100, 100. To dobra, rozgromieni. Czyli tylko Livland mi został, tak? Jeżeli chodzi o tych. Dobra, czyli ciebie mogę zacząć już trenować, stary, w tej Rydze. Tobie mogę przydzielić nowego dowódcę, nazwiemy cię, dajmy na to... Adam Fałszywiec. Dobrze napisałem, Adam Fałszywiec. Naprawdę? Adam Fałszywiec, 4 w ogień i 4 w szoku, plus Siege,
Jezus Maria. Powiem wam tak, nie spodziewałem się. Dobra, rozpieprzył mi się kraj. 5-1-2, okej, okej. Royal Marriages. Maciera, okej. Dobra, weźmy polskiego pierw. I z Węgrami też weźmy. Mamy Queen Consorta, bardzo dobrze. Stabilność, cyk. Podnosimy. The event Pope discovers plot. Okej. Będzie. Nie mogę tu nic wybrać aktualnie. Pope chyba hates me. Czy mógłbym fabrykować Claima? Patrz, problem jest z tym, że mogę ich sfabrykować i mogę mieć tutaj roszczenia i żądania do królewca i mógłbym wypowiedzieć wojnę, tylko że zaakceptowałaby, patrzcie, tutaj by mnie wsparła Polska, bo Polska ma 10 fajworków na mnie, nie? Jakbym chciał jebnąć im, to by mnie wsparła Moskwa, by mnie wsparła, sorry, Polska, a Węgry by mnie wsparły, bo to jest, bo mają depta i to jest decent war, czyli oni mi po prostu nie pomogli. Więc tutaj mam, no nie lada problem z nimi. Chyba poczekam, aż po prostu skończy mi się trus, jebnę w nich i tyle. Z chęcią bym ruszył w Teuton. Bo tylko, że Teuton, powiem wam tak, Danię powinniśmy zjeść do 1600 roku, tam mi ktoś w komentarzach pisze. Ale czy ja bym chciał to zrobić? Ty byś miał Friesland i Teuton i Gorder. Polska by mi nie pomogła z tobą, bo Polska jest in debt, przyjacielu. Dlaczego Polska masz depty, a ja taką Szwecją nie mam deptów? Polsko. Jezus Maria, Jezus, 40 w Sztokholmie? Super, sprawa. Dobra, jeżeli chodzi o handel... Czekajcie, 61... Tu jest dużo. Provides 1.8 Power Trading. Tu provides ile? 6.2, czyli tu jest ten. Tu dużo, to... Weźmy tu, dajmy Barglersów. Nie mogę, bo ja z tego nie zrobiłem state'a, stary. Ja teraz dopiero robię state'y. Wiecie, o co chodzi? Dopiero teraz powstają state'y. Wiem, że może słabe, ale mogę za to tu wpieprzyć Barglersów teraz. Proszę. Cyk. No i to mi zwiększyło ładnie ten influence. Gdzie jest jeszcze jakieś fajne to? Ten chyba provides dużo. 2% aż provides. Ty masz tu Burglersów? Nie, czekajcie. Burglers. Zbieram 2,23. Z nimi zbieram ile? Power. Weźmy w taksy pójdźmy. 21, czyli mniej? O co tu chodzi? Wiecie, piratujemy. Czy te nasze floty piratują? Ty stoisz zmobolowany, ty stoisz protecting trade, ty co robisz? Wy piratujecie tutaj, okej, okay, dobra. Kękary Zero Regiments, niech sobie tutaj latają chłopaki, piratują, zbierają pieniążki. Kolejny bunt wybuchnie w tym Livlandzie. 10 klocków, powinniśmy sobie bez problemów poradzić tutaj. Już wtedy to będzie koniec po prostu buntu w naszym kraju i przygotowanie na Moskwę. Tylko kto nienawidzi Moskwy tak samo jak my? Moskwa nienawidzi Polski, Ordy i Szwecji. Moskwa jest w stanie wojny z Kazaniem. Może Moskwa jest na tyle wyczerpana, że po prostu byłaby w stanie robić dym? Nie, czekaj. Musimy wziąć by country i szukajmy Moskwy teraz. Moskwa jest tu i Moskwa ma 10 tysięcy manpowera, czyli Moskwa ma 9 tysięcy mniej ode mnie, ale znając życie, Moskwa jest po prostu imbą. Wiem, co zrobię. Poczekaj, Polska poszła na wojnę, tak? Nie, Polska nie poszła na wojnę. Polska tutaj pomaga swoim. Nie pomógłbyś mi, nie? Pomógłbyś mi w sumie. Ale Węgier mi nie pomoże, bo Węgier ma takie odepta, że ja pierdzielę. Dobra, tu nam się udało ich wybić. Oczywiście, tak jak podejrzewałem, od razu zaczynaj trenować. Kogoś tutaj nie ma. Clergy chce ziemi. Powiem tak, ja niechętnie daję clergy w ogóle jakąkolwiek ziemię. Ja będę przychodził na protestantyzm, też nie wiem, czy to ma po prostu, wiecie, znaczenie. O, wreszcie mogę tu sobie fort postawić, tak? Mogę tu fort postawić? Bardzo bym chciał tu fort postawić w tej Kareli. Niech sobie stoi. Nie wiem, czy to ma znaczenie, gdzie ja daję clergy ziemię na pewno. No, jestem święcie przekonany po prostu, że, nie, że ma. Okej, okay. Ale muszę szukać po prostu dla klergów ziemi, bo... O, proszę, są zdenerwowani, masz. Teraz tak, ile zarabiam? Zarabiam 7 dukatów. Nie, no ta Szwecja jest po prostu piękna. Weźmy sobie gościa od Manpower Modifier, weźmy sobie gościa od Diplo, weźmy sobie gościa od... Wow, 3 Diplo tylko, no to ja muszę na to Diplo uważać. Jak tam renesans, przyjacielu? W Sztokholmie jeszcze nimo renesansu, ale niedługo będzie. Już jest w Berlinie renesans wprowadzony i renesans będzie przychodził na te małe główienko. Czyli jak renesans sobie przejdzie tutaj, cyk, 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 to przejdzie sobie na te państwa, cyk, 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 do Lubeki, później do mnie. Wiesz co, to ja to wolę zboostować po prostu. Legitimacy czy 50 administrative power, weź. Joins your court to skill to national tax modifier. Dobra, weźmy to na razie. Boost są...
Raz. Bez potrzeby dwa razy zbustowałem, aż mi się po prostu odbiło. 400 dukatów, to jest możliwe, to jest do wyciągnięcia. Patrzcie, mimo że trenuję armię, przestanę ją opłacać, to nic nie da w sumie, prawda? Oczywiście, tak. Korupcję możemy obniżyć. Okej, okay, nie wiem, Fleet Maintenance CS i tak dalej. Jeżeli wyłączę forty, to czy to mi da jakiś income? No da mi jeden dukat praktycznie. Niedużo, ale zawsze. Więc trzymajmy to na takiej zasadzie. Wiesz co, w sumie nawet lepiej to niby opłacaj tą armię, niby. Znowu jakiś bunt. Znowu bunt gdzie? Sami. Naprawdę w Koli znowu chcecie rajzować? Ja pierdzielę, really? Ale wy jesteście naprawdę mega uparci. Wybudowałbym tu coś jeszcze, ale na razie nie chcę nic tutaj budować. Cały czas mam te networki, mogę ich claimować. Muszę poczekać na moment, w którym Duńczycy nie będą w stanie dołączyć do wojny. Ja wiem, że Duńczycy mają teraz potężną flotę. To jest, mają tyle galer nasranych i tego wszystkiego, że ja nie dam rady. I poczekam na wprowadzenie tego renesansu. I dopiero wtedy będę mógł kombinować z ekonomicznymi. Albo wezmę pierwsze militarne, to też nie byłoby złe. Nie, chociaż lepiej wziąć administracyjne pierwsze. Bo mam fokus na administracyjne, mam 11, więc takie ekonomiczne to ja w 2 sekundy po prostu wymaksuję. Poland, Royal Marriage, oczywiście, że stary przyjmę. Od ciebie to zawsze Poland. Czy ty Poland masz dalej depta? Masz depta 300, stary, to ty not gonna be good ally, że tak powiem. Teraz nie dołączysz, bo dlaczego? Bo masz tylko i wyłącznie dlatego, że masz depta. Byś mi pobił Teutonika bez problemu, Poland. Tylko problem jest z tym, że ja bym musiał sam walczyć ze Szwedem, nie? Weź mi tu dorzuć, nie wiem, dwa, dorzuć mi tutaj. Oczywiście pójdźmy, zainwestujmy trochę w piechotę, nie? Mi się bardziej przyda niż ta kawaleria, mi się wydaje. No dobra, niech będzie. Zobaczymy. Noble Rebel czy Papal State Opinion w Sweden? Dobra, olać Papal State Opinion. I tak nie mogę z tego nic wybrać, bo mam bardzo low ten Papal Influence. Wow, tu jest event, którego praktycznie nie znam. Declare status in... Wow, really? Yearly Papal Influence minus 10. Yearly Prestige increase Clergy Loyalty by 5. Norwegia, Dania, Litwa, Livonian, Papal Opinion nie zmniejszą. Katolik Reform Desire... Dobra, biorę to. Bo jak pisze, że Reform Desire, to... to może być, bo ja oczywiście jak najszybciej będę chciał na protestantyzm, wiecie, cyk, nie? Przejść. To chyba logiczne. Potrzebuję 400 dukatów skyrimowskich, żeby to zrobić, ale ten odcinek wydaje mi się, że naprawdę jest już wystarczająco długi. Ktoś nas opuścił. Bierzmy sobie jeszcze kolejnego generała, którego nazwę po prostu Jacek Narodowiec. Taki też kół. O! Jacek Narodowiec ma aż 5 chyba w szoku. No to bardzo dobrze. 5 w szok ma Jacek Narodowiec. Idealnie. Nic nie buduję. No, czekam na cash. Jak cash wchodzi, od razu wybieram ekonomiczne. Polsza jeszcze nic. Polsza też ekonomiczna poszła, ci poszli administracyjne. Bardzo dobrze. Ja się z wami żegnam. Oczywiście byłem Kałach. Renesans się, moi drodzy, rozchodzi. Boostuje na różne prowincje. Tutaj wszędzie jest powprowadzany, więc... jest raczej good. Dani też jest wprowadzony, z tego co widzę. Okej, czyli powinno iść po prostu już coraz taniej, coraz lepiej. Dobra, ja się z wami żegnam i do następnego odcinka.